Michelle nie bawiła się tak dobrze na randce od czasów studiów. Jessica była przyjaciółką przyjaciółki, konsultantką do spraw bezpieczeństwa w jakiejś firmie biotechnologicznej, o której Michelle nigdy nie słyszała. Była również niesamowicie zjawiskowa, miała metr osiemdziesiąt i nosiła najciaśniejsze skórzane spodnie, jakie Michelle kiedykolwiek widziała poza klubem fetyszystów. A na dodatek dobrze się dogadywały. Zaczęły noc we francuskim bistro w Seven Dials, ale skończyły w małym, uroczystym baru koktajlowym na plaży, gdzie rozmawiały przez wiele godzin. Było już po północy, i Michelle miała właśnie zapytać Jess, czy chciałaby kontynuować rozmowę w jej mieszkaniu, gdy zadzwonił jej telefon. Telefon służbowy. Ten zarezerwowany tylko do nagłych wypadków. Kolera, przepraszam, powiedziała, spoglądając z urazem na urządzenie. Praca, to bardzo ważne i naprawdę muszę to odebrać. Zaraz wrócę, obiecuję. Jess pokazała jej szybkiego kciuka w górę. Jasna sprawa, nigdzie się nie wybieram. Michelle uśmiechnęła się do niej i poleciała do łazienki, aktywując zabezpieczenie prywatności w swoim telefonie, gdy tylko zamknęła za sobą drzwi. Dal przy telefonie. No w końcu, odrzekł Nelson, podnerwowany Amerykanin, będący jej zastępcą z ciężkim apalskim akcentem. Mamy sytuację kryzysową. Potrzebujemy cię w lecz, najszybciej jak się da. Wiem, że jesteś na randce, ale to poważna sprawa. Skiperzy są w to zaangażowani, a podsekretarz generalna najwyraźniej poprosiła konkretnie o ciebie. Z wiadomości jaką dostaliśmy wynika. Że ma to jakiś związek z tą sprawą z Dżakarty. Michel przerwała mu. Jasne, dobra. Żadnych więcej szczegółów przez telefon. Nie jestem w bezpiecznym miejscu. Będę tam na za dziesięć. Odłożyła słuchawkę i przez chwilę użalała się nad sobą. Jej noc przebiegała tak dobrze, ale oczywiście jej jebana praca miała to wszystko zepsuć. Jezu, czas stawić czoła prawdzie. Wyszła z Łazienki i skierowała się z powrotem do stołu, by przekazać Jess złe wieści. Jess, które już tam nie było. Zostawiła dość pieniędzy, by zapłacić za swoją połowę rachunku, plus napiwek, ale to było wszystko. Żadne kartki, żadne wiadomości, nic. No kurwa, przecudnie wręcz jebanie fenomenalnie Michelle kontynuowała swoje ulitanie wulgaryzmów, Pakując swoje rzeczy i wychodząc z baru, zapaliła papierosa, gdy tylko znalazła się na zewnątrz. Próbowała rzucić palenie od miesięcy, ale jeśli coś powodowało nawrót uzależnienia, to właśnie takie rzeczy. Jebana Alfin, Jebana Fundacja i to w tym jebanym kurwa momencie. Zaciągnęła się jeszcze raz papierosem i ruszyła na wschód w kierunku Square Mile. Jej trasa wiodła obok Temple Church, tego ohydnego, protomasońskiego pryszcza, znajdującego się w sercu Londynu. Michelle nie mogła wejść na jego teren. Święte przysięgi gormogonów zabraniały stawiania stopy w jakimkolwiek obiekcie bez zamiaru jego zniszczenia, ale mogła przeskoczyć przez ogrodzenie i modlić się, że pozostawiła za sobą plamę tytoniu na chodniku. Kolejne kilka przecznic zaprowadziło ją w końcu do Grand Occident Wedge, ukrytego w bocznej uliczce pomiędzy Worshipful Company of Stationers, a sklepem z organicznymi, wegańskimi kebabami, obecnie z rzeczywistych względów zamkniętym. Drzwi były otwarte jak zawsze dla gormogonów w dobrej wierze. Nelson czekał na nią już w środku. szedł tuż za nią, gdy Michel kierowała się do swojego biura, gawędząc z nią przez całą drogę. Pani Michel, to znaczy Oecumenicus masonbane, to znaczy Madam. E, przepraszam, że musiałem przerwać twoją randkę, ale to coś naprawdę ważne. Tak, dewką trzy. Ważne, niczego mi jeszcze na ten temat konkretnie nie powiedzieli, ponieważ chcą to ci przekazać bezpośrednio i. Michelle trzasnęła mu przed nosem drzwiami swojego gabinetu. Policzła do dziesięciu, powoli i po łacinie, a następnie otworzyła je ponownie. Za 15 minut w głównej kwaterze w Londynie, w starym budynku MI666, skiperzy będą na panią już czekać w środku. Odparł Nelson, zatrzymując się na chwilę, aby zaczerpnąć powietrza oraz dać na tyle czasu Michel, aby ukrócić jego dalszy monolog. Dobra Nelson, Powiadam ich, że zaraz tam będę, tylko daj mi chwilę na ogarnięcie się. Powiedziała znowu zatrzaskując drzwi i kierując swój wzrok do wnętrza biura. Była zbyt pijana, żeby iść w takim stanie na specjalną operację, czas szybko wytrzeźwieć. Oczyszczanie krwi z czegokolwiek było procesem wymagającym dużej delikatności. Istnieli specjalni medyczni taumaturgowie, którzy poświęcali lata na naukę precyzyjnych inkantacji i zaklęć, wymaganych do pozbycia się różnych rodzajów substancji i toksyn z ciała oraz jak tego najlepiej dokonać. Czy lepiej rozłożyć dany związek do postaci, z którą organizm sobie już poradzi, czy go całkowicie usunąć. Jak najlepiej złagodzić skutki uboczne i skierować je z dala od pacjenta. I takie inne sprawy. Etanol, na szczęście, nie był aż tak problematyczny. Ludzie truli się alkoholem praktycznie od początku swego istnienia, a standardowa formuła trzeźwości była na tyle stara, że istnieją wersje przypisywane Merlinowi, Mojżeszowi i Hermesowi Trismegistusowi. Wersja preferowana przez Michel była jednak znacznie nowsza i bardziej efektowna. Trzymając swój oddech, Wyrecytowała krótką frazę w języku klingońskim, mistycznym języku jej profesora ICSUT, który wymyślił tę odmianę podczas studiów podyplomowych, i wypuściła chmurę oparów etanolu, która spłonęła w postaci imponującej, choć nieszkodliwej kuli ognia w wyniku działania zaklęcia świetna imprezowa sztuczka, i w przeciwieństwie do innych zaklęć trzeźwości. Nie sprawiła, że będziesz się pocić wódką przez następną godzinę. Wrzuciła na siebie awaryjną marynarkę, zamieniła obcasy na mokasyny i ruszyła w drogę, kradnąc po drodze kawę Nelsona. Łączniczka fundacji czekała na nią w sali konferencyjnej, znajdującej się w piwnicy budynku. Była niesamowicie zjawiskowa, miała metr m. I chociaż nie miała już na sobie skórzanych spodni, doskonale skrojone spodnium, które nosiła, prezentowało się nawet jeszcze lepiej. Minęło dobre pięć sekund długiego spojrzenia, zanim któraś z nich w końcu przerwała ciszę. Witaj, jestem oekumenikus, Wolgi i Perchagenia, masonbane zaczęła, wyciągając rękę. Czesika zamrugała. Po czym rudowłosa kobieta potrząsnęła zaoferowaną kończyną. Miło cię poznać, specjalna łączniczka fundacji Susan Norcross, powiedziała, u której nastąpiła kolejna długa cisza. Obie usiadły przy stole nie przerywając niezręcznego kontaktu wzrokowego. Michelle nie wytrzymała pierwsza. Dobra, jebać to, widziałaś moje okropne zdjęcia na prawie jazdy. Mów mi po prostu Michelle. Och, dzięki Bogu, w zasadzie jestem Jess, powiedziała, wzdychając i osuwając się na swoje niewygodne krzesło. Przepraszam, ale to jest lekko dziwne. Ta, prawie tak dziwno, jak opuszczenie randki, bez nawet zostawienia jakiejś karteczki. Odpowiedziała z wyrzutem Michelle. Co? Odpowiedziała Jess z nutą zdziwienia w głosie. Napisałem do ciebie wiadomość. Jakieś dwie minuty po tym, jak poszłaś odebrać telefon. Super, tylko że nie dostałam żadnego sms-a, powiedziała Michelle, wyciągając swój osobisty telefon. Bateria mu się wyczerpała. Och, dobra, teraz się czuję trochę głupio, sorki. Jess wzruszyła ramionami. Nie przejmuj się tym, żaden problem. Pewnie powinnam była poczekać, aż wyjdziesz z Łazienki. No, ale tak, możemy przejść do pracy. Byłoby miło dowiedzieć się, czym ta praca w ogóle będzie. Nie mogę ci powiedzieć, dopóki tam nie dotrzemy, przepraszam. Powiedziała, przesuwając po stole dokumenty z długopisem: standardowy gejs o zachowaniu poufności. Jedyną różnicą w porównaniu z dziesiątkami, które Michelle do tej pory podpisała, było logo na górze. Jakbyś mogła się pośpieszyć, bo czas nas lekko goni. Michelle westchnęła mogłaby być teraz w swoim domu oglądać telewizję, bądź spać w swoim miłym i wygodnym łóżku, w swoim miłym i bezpiecznym mieszkaniu. Albo mogła podpisać magiczne cerografy z ludźmi, którzy uważali, że bardziej etyczne jest wsadzanie potwora do pudełka i karmienie go ludzkimi duszami, niż strzelenie mu po prostu w łeb. Wybór był oczywisty, ale Jess była naprawdę seksowna. A Michelle nie wysadzała niczego w powietrze od dobrych kilku tygodni. A jewać to, proszę, gotowe. Powiedziała, podpisując się pod dokumentem. Cudnie, odpowiedziała Jess, wstając, zostawiając kontrakt na dokumenty i skierowała się w stronę drzwi, za mną. Poprowadziła Michelle w dół po schodach do niższego piętra piwnicy. Wraz z tym, jak schodziły, Trzecie ucho Michel usłyszało coś. Wyostrzyła w pełni swoje taumaturgiczne zmysły i wychwyciła charakterystyczny eteryczny szum rezonatora Everharta. O Jezu! Hm? zareagowała Jess, spoglądając w stronę Michel z uniesioną brwią. Nienawidzę aportacji. Pięć minut, błysk światła i fale mdłości później. Michel wdychała suche powietrze na popękanym asfalcie. Boże, jak ja nienawidzę aportacji, gdzie nas w ogóle wywiało. Jess uśmiechnęła się. Odwróć się, a pierdolcie się. Trzy wielkie piramidy wznosiły się za nią, masywne budowle z wapienia górujące nad pieskami pustyni, a za nimi światła Kairu. Były w Gizie, starożytnej twierdzy masońskiej, tak jak cały Egipt. Ty... czy... czy będziemy? Wycedziła Michelle, po prostu wskazując niewyraźne w stronę piramid. Tak, formacja operacyjna czeka na nas już przy wejściu. W drodze tam wyjaśnię ci, co dokładnie od ciebie potrzebujemy. Ta, fajnie, bardzo fajnie, ta, odrzekła Michelle, biorąc kilka głębokich oddechów i ruszyła za Jess w stronę podnóża wielkiej piramidy. Zakładam, że nie będzie to robota rozbiórkowa. Nazwijmy to planem. Hmm, planem Q lub czymś koło tego. Cóż, staramy się nie zniszczyć ostatniego cudu starożytnego świata. Dlatego właśnie cię tu sprowadziliśmy. O ile bardzo bym chciała zniszczyć ostatni cud starożytnego świata, to rozumiem, dlaczego wkurzyłoby to wszystkich i ogólnie byłoby to złym pomysłem. Dlaczego chciałabyś? E Dobra, nieważne, powiedziała Jess, potrząsając głową. Tak czy inaczej, w piramidzie zagnieździli się kultyści, rytuały mające zniszczyć świat i takie tam, a przy tym reaktywowali jej pierwotne mistyczne zabezpieczenie więc ogólnie chujowa sytuacja. Warstwy fizyczne, psychiczne, taumaturgiczne i konceptualne posypią się jedna po drugiej. Pierwszy taumaturk, jakiego tam wysłaliśmy, stracił obie nogi i połowę płata czołowego. Sprawa jest dość podobna do rytuału rebelii chaosu, który przełamałaś w Indonezji w zeszłym roku, więc poprosiliśmy o ciebie, bo pewno masz jakieś zaznajomienie z tematem. Co to za kultyści? Cóż, to właśnie drugi powód, dlaczego to ty właśnie tu jesteś, powiedziała sięgając do kieszeni i wyciągając zdjęcie. Przyjrzyj się. Zdjęcie było niewyraźne, a twarz osoby na głównym planie odwrócona od aparatu, ale regalia, które miała na sobie ozdobnie wykonane w purpurze i złocie, były natychmiast rozpoznawalne dla Michelle. Rękawice, medalion i fartuch mistrza masońskiego. Formacja operacyjna fundacji ustawiła swoje stanowisko dowodzenia u podnóża Wielkiej Piramidy, tuż przed wejściem. Dowódca, wysoki mężczyzna w mundurze egipskiej armii, wyszedł, aby powitać kobiety. "Oecumenicus Masonbane, pani Norcross. Jestem dowódca Shalhoub, Eta 9." Michelle uścisnęła jego dłoń. "Eta 9? Molrad, zgadza się?" Mój poprzednik współpracował z wami w latach osiemdziesiątych podczas epidemii plagi Eshera w Sao Paulo. Spodziewacie się, że wewnątrz wszystko będzie nie nieeuklidesowe? Mężczyzna westchnął. Mówisz o Zeta-9. My jesteśmy Tomb Raiders. Zajmujemy się starożytnymi pułapkami, miściwymi upiorami, mumiami i takimi tam. No i wiesz... Pokazał, wskazując w stronę piramid. To w pewnym sensie nasze własne podwórko. Michelle przetaknęła. Więc co trzeba wysadzić? Czyli prosto do sedna sprawy, powiedział dowódca szalhub, kierując się do namiotu pełnego sprzętu komputerowego, pozostawiając Jess i Michelle w tyle. Przeciwnicy zablokowali wejście wielką kamienną płytą, próbowaliśmy ładunków kumulacyjnych, ale nie dało to efektów. A kiedy jeden z naszych ludzi ruszył na nie, no nie było później za wesoło. Sądzimy, że reaktywowali pierwotne zabezpieczenie piramidy. Mam ustawiony obraz eteryczny wnętrza, gdyby była potrzeba. Michel potrząsnęła głową. Nie ma. Jestem taumaturgiem. Po prostu wskażcie mi, w którą stronę do wejścia. Tak naprawdę nie było nawet potrzeby wskazywać. Nowe drzwi blokujące wejście. Strasznie nie pasowały do otoczenia. Płyta czarnego bazaltu, wyróżniająca się na tle bladego piaskowca. Nawet z zamkniętym trzecim okiem mogła dostrzec nikłą poświatę wrytych w jej powierzchni pieczęci okultystycznych. Gdy zamknęła oczy ciała i otworzyła oczy duszy, prawie ją oślepiły. Hieroglify pokrywały każdy cal kamienia, świecąc we wszystkich kolorach tęczy i nie tylko. Drzwi znajdowały się w centrum fraktalnej pajęczyny światła, a nici magii rozciągały się wokół nad i przez piramidę, łącząc się ponownie na szczycie w splątanym węźle mocy. Starożytne zabezpieczenia widocznie były aktywne, a na nich nowe zabezpieczenia ustanowione przez kolejne tysiąclecia, warstwa po warstwie mistycznych zabezpieczeń, wszystko odnowione i związane razem przez niewątpliwie masońską rękę. Wykurwiście silny czar, ale Michelle wiedziała dokładnie, jak go przełamać. Ponownie otworzyła swoje normalne oczy, odmrugując psychiczne widoki. Dobra, w porządku, będę potrzebowała. Mm. Michelle sięgnęła do kieszeni głębiej niż powinno być to możliwe i wyciągnęła blok plastycznego materiału wybuchowego. Kilka patyczków kadzidełek, i pięć centymetrów sześciennych mysiej krwi. Jej awaryjna marynarka była gotowa na wszystkie nagłe wypadki, te duże i te małe. Detonator, trochę kredy, i. znów otworzyła na chwilę trzecie oko. Jakiś tuzin jaj, aha, no i wrapa z falafelem. Minęła już chwilka, odkąd jadłam obiad. Koncepcyjnie, rytuał potrzebny do przełamania pieczęci nie był zbyt skomplikowany. Istniał pewien słaby punkt, głęboko wśród nakładających się na siebie warstw czarów, przycisk awaryjny, który pozwoliłby magom wewnątrz zawalić własne fortyfikacje i uciec, a Michelle zamierzała nacisnąć go od zewnątrz. Aby jednak dało się to zrobić, musiała przedtem wykonać wiele niezwykle skomplikowanych zaklęć. Mniej więcej od 15 minut rysowała na ziemi przed drzwiami, niezwykle zawiłą. I skomplikowaną mandalę, kiedy Jess przerwała panującą ciszę. Tak właściwie to czemu Gorgmogoni nie lubią się z masonami. Michelle podniosła wzrok znad swych pieczęci i rozciągnęła się. To był równie dobry pretekst do przerwy jak każdy inny. Mam zamiar ujawnić ci jeden z najmroczniejszych i najtajniejszych sekretów starodawnego i najszlachetniejszego zakonu gormogonów. Jeśli powiesz to komukolwiek, i mam na myśli komukolwiek, zemsta będzie szybka i bezlitosna. Czy akceptujesz te warunki? Jazz przytaknęła. Michel kontynuowała. Powód, dla którego ja i wszyscy lojalni gormogoni nienawidzą masonów, jest prosty. Masoneria jest jedynie przykrywką dla pozaziemskiej próby infiltracji ziemi przez kawir, rasę form życia opartych o krzem i o zdolnościach telepatycznych. Wszystkie struktury zbudowane przez masońskich architektów od temple czarcz, aż po, no cóż, poklepała ścianę za sobą. Wielkie piramidy wykorzystują tych kosmitów jako elementy architektoniczne umożliwiając im przez to kontrolowanie umysłów niczego nie podejrzewających ziemian i używanie nas do ich niewolniczej służby. Jess wyglądała na zaniepokojoną. Co? Serio? Mówisz poważnie? Nie, powiedziała Michelle z uśmiechem. To tylko jakieś bzdury wymyślone na poczekaniu. Nie mogę powiedzieć ci prawdziwego powodu, dopóki nie zostaniesz Gormogonem, a jestem pewna, że twoi szefowie mieliby coś przeciwko temu. Brak pełnej lojalności czy coś w tym stylu. O, już są moje życzenia zakupowe, macie mój falafel? Mieli, ale na razie odwróciła swoją uwagę od kolacji, czy tam śniadania, czy tam pod wieczorku, w stronę jajek. Niepasteryzowane? Świetnie. Nie chciałabym, żebyśmy musieli sami je odpasteryzować. W schemacie znajdowały się specjalne miejsca na jajka. Michelle ostrożnie zaczęła je ustawiać, pęknięcie któregokolwiek z nich mogło spowodować przedwczesne uruchomienie całego rytuału. Kiedy wszystkie jajka znalazły się na swoim miejscu, Michelle przykleiła materiał wybuchowy do drzwi i strzeliła kotkami. Wszyscy gotowi? Nie musicie się cofać, chyba że naprawdę coś zjebałam, ale będziecie pewnie chcieli odwrócić wzrok. I tak wszyscy się cofnęli, z wyjątkiem Jess. Właściwie to podeszła nawet do przodu. Michelle uśmiechnęła się do niej. Świetnie, to trzy, dwa, jeden. Wcisnęła detonator. Nie było wybuchu, bądź mówię precyzyjniej, eksplozja była, ale zamknięta w półmetrowej kuli. Fala uderzeniowa odbijała się w tej klatce w przód i w tył, napędzana energią zaklęcia. Z jajka wykluła się jaszczurka, z drugiego nieco mniejsze jajko, a z trzeciego kubka cytrynowych cukierków. Pozostałe dziewięć lewitowało lekko, a potem pękało jedno po drugim. I gdzieś wewnątrz piramidy, pod warstwami kamienia i czarów, zwornik całej tej sieci magicznej, sygnet, noszony przez mistrza masońskiego 333 stopnia po prostu pękł na pół i spadł na ziemię. A gdy to się stało, a wraz z tym taumaturgiczne pieczęcie znikły, wielka bazaltowa płyta rozsypała się w piasek, pozwalając formacji operacyjnej Fundacji wejść do grobowca, aby mogli zrobić straszne rzeczy masonom. Kurwa, to było dobre! Michelle odpakowała swój falafel i wzięła jego kęs. Trochę już ostygł, ale magia była nawet lepsza niż mikrofalówka. Kilka wyszeptanych słów i deszcz iskier sprawiły, że znów był świeży i gorący. Pożyczyła sobie składane krzesło ze stanowiska dowodzenia i ustawiła je przodem do wschodu, gdzie za Kairem wstawało już pierwsze światło świtu. Jess, wyjmując swoje własne śniadanie, dołączyła do niej. Przez chwilę siedziały tak w milczeniu, wyczerpane i niewyspane. Po kilku minutach Jess się odezwała. Hej, więc... Byłabyś wolna w następny piątek? Michel prawie zakrztusiła się swoim falafelem. Zapraszasz mnie na drugą randkę? Bo mogłabym być, jeśli tak. Ta. Pomyślałam, że skoro nasza pierwsza randka jest już w zasadzie zrujnowana w tym momencie, powinniśmy chyba spróbować jeszcze raz. Michel wzruszyła ramionami. Nie powiedziałabym. Do tej pory było całkiem zabawnie. Zabrałaś mnie na zwiedzenia świata, musiałam coś wysadzić, a teraz mamy piknik i oglądamy wschód słońca. Mimo wszystko, to nadal trochę dziwne, tak łączyć pracę z przyjemnością. E tam, winny, to znaczy oekumenikus Diomedes Mason Base, pełniący funkcję oecumenici. Dwie kadencje przede mną miało dziwniejszą pierwszą randkę. Sześć dni na Antarktydzie, erupcja wulkanu. Kilkuset martwych nazistów. O rany, jak to się skończyło? Są małżeństwem od jakichś siedemdziesięciu lat. He, wysoko postawili powszeczkę. Tak, ale myślę, że powinniśmy najpierw pójść na drugą randkę, zanim zaczniemy zastanawiać się nad małżeństwem. Powiedziała, zastanawiając się przez chwilę. Co sądzisz o hiszpańskim żarciu? Robią niezłą paelę. Jess uśmiechnęła się. Jaki masz rozmiar pierścionka? Scenariusz Czubakka Czytał Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.